przez cały sezon wakacyjny w różnych miejscach na szlaku architektury drewnianej, który jest wyjątkowym produktem turystycznym promującym Małopolskę w Europie i na świecie, rozbrzmiewała piękna muzyka, od muzyki dawnej poprzez różne okresy muzyki klasycznej, aż po nowoczesną, a także muzykę folkową, ludową, ukraińskie dumki i pieśni. Było bardzo pięknie i myślę, że dzisiejszy finał będzie takim ukoronowaniem tego cyklu.